Małopolsce leży gdzieś ta maleńka, piękna wieś. W tej to wiosce przedszkolaki wiedzą, jak przecierać szlaki. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Agnieszka, Kornelia i Patrycja. Cześć. Dzisiaj przenieśliśmy się do kuchni, gdzie w zasadzie Patrycja będzie robiła swoje kuchenne rewolucje. Jak dobrze wiecie, najbardziej na świecie dzieciaki, i nie tylko dzieciaki, uwielbiają słodycze. Dlatego dzisiaj zrobimy sobie taki słodki poczęsunek, który nie wymaga od nas użycia ani piekarnika, ani miksera. Ani mikrofali. Będzie to wszystko robione dosyć prosto i przede wszystkim bezpiecznie. W marcu, a dokładnie 15 marca, obchodziliśmy święto cukiernika. Mieliśmy zaplanowane takie zajęcia w przedszkolu, właśnie polegające na stworzeniu tych słodkich ziemniaczków, które dzisiaj Patrycja do nas wykona. Niestety musieliśmy to przenieść do naszej kuchni. Kornelko, może powiesz nam, kto to jest cukiernik? Taki zawód, którym się piecze różne ciasteczka i różne torty. Tak, cukiernicy to są właśnie osoby, które zajmują się wypiekami ciast, ciasteczek, tortów i robią też ulubione przez Patrycję lody. Aneczce uwielbiam lody. Tam jest taka posypka, że są takie mili bez. I smerfowe. Dobrze, już nie. Smerfowe. Nie róbcie smaka, a wszystkim cukiernikom z okazji święta składamy najlepsze życzenia i żebyście zawsze, zawsze umieli byli cukiernikami i dogodzić temu naszemu podniebieniu. Co należy, Patrycja, zrobić, zanim zaczniemy naszą pracę? Umyć ręce, więc idziemy umyć ręce i wracamy do Was za moment. Ręce umyte. Fartuszki założone, zatem zaczynamy pracę. Patrycja, bardzo proszę, żebyś teraz tutaj przejęła już dowodzenie i powiedziała nam, co będzie nam potrzebne do stworzenia naszych ziemniaczków. Najpierw będą nam potrzebne herbatniki, kakao, dwie łyżki, już mamy odmierzone. Trzy łyżki cukru pudru, tu mama nasypała, mnie nie było przez chwilę, to nie wiem. Posiekane przez nas już orzechy. Kostka masła. I wiórki kokosa, które już mamy nasypane do miseczki. Będziemy obtaczać nasze ziemniaczki. Co robimy najpierw? I duża miska. Co zrobimy najpierw? Pogniecimy w rękach herbatniki w misce. No więc otwieramy sobie paczuszkę herbatników. Pozwól, że Ci pomogę. Tutaj już otwieramy sobie paczuszkę herbatników. Przesypujemy je do miseczki. Zaczynamy je kruszyć na drobne kawałki. Proszę bardzo, kruszymy herbatniki. Na mąkę taką herbatniką. Herbatniki mamy już pogniecione na taką mąkę. Teraz dodajemy produkty suche, czyli dwie łyżki kakao, potem trzy łyżki cukru pudru, orzechy i teraz mieszamy to wszystko razem ze sobą. Można łyżką, można w rękach. Ja wolę w rękach, bo jeszcze się właśnie tak fajnie przez palce i wolę dlatego w rękach. Dobra, myślę, że już chyba. To kiedy mamy już połączone ze sobą składniki, to co następnie? Masło. Kostka masła. Dobrze podpionego. Kostka masła. Najlepiej dużo wcześniej wyciągniętego z lodówki, żeby było mama wczoraj wyciągnęła. Nieprawda dzisiaj. No i to będzie teraz taka zabawa. Jak w takim Play-Doh. I robimy zabawę, jak
Lejdo. Mieszamy te wszystkie składniki. Teraz, gdy masa jest już gotowa, taka jednolita, robimy kuleczki i potem obtaczamy je w naszych wiórkach kokosa. No to do roboty. Do roboty. Do roboty. Kuleczki mogą być większe lub mniejsze. Jak kto woli. Jak kto woli. Super. Pierwsza już jest. Wyglądają pysznie. Wyglądają pysznie. Zapachy też są piękne. Zapach również piękny. Polecamy wszystkim na weekend coś dla ducha. Miam. Miam. Formujemy kuleczki. Teraz za duże będzie. Teraz ziemniaczki są już gotowe. No gotowe, naprawdę gotowe. Są też obtoczone w kokosie. I teraz musimy je włożyć do lodówki, no żeby się dobrze schłodziły. Pokażemy teraz, jak nasze gotowe ziemniaczki wyglądają. Jak mieszaliśmy, to wziąłam trochę z palca i naprawdę dobrze było. Tak, przy każdej takiej pracy musi obowiązkowo być degustacja. Obowiązkowo. Teraz schłodzimy nasze ziemniaczki, a później będziemy już zjadać z wielkim apetytem, ponieważ u nas w domu mieszkają same łasuchy uwielbiające słodycze. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się podobał i że będziecie się wspólnie super bawić w kuchni i zajadać te pyszności. Przed nami weekend, więc jest okazja do zrobienia takiego pysznego deseru. My dzisiaj żegnamy się już z Wami i zapraszamy na nasz kolejny film. Bardzo prosimy o podsyłanie nam jakichś pomysłów albo propozycji, co chcielibyście, żebyśmy dla Was nagrali. Tymczasem życzymy dużo, dużo zdrowia, pogody ducha, bawcie się dobrze i do zobaczenia w poniedziałek. A żegnamy się naszą piosenką. Pa, pa! Dzieje słowo, kiedy śpi, czyli zawsze bywa złe. Dokąd tu, to na co wiesz, możesz wiedzieć, jeśli chcesz. Domowe przedszkole, wszystkie dzieci kocha i chce, byście także kochali je trochę. Domowe przedszkole, czy słońce, czy deszcz, czyż może do ciebie.